Yeah, this piece was basically a way to use video games to actually ask questions about actual real-world violence. The game functions as a data visualization using real-time data scraped from the internet regarding actual homicides happening in the United States at the time. The piece ran from July 4th, 2018 to July 4th, 2019. I wanted to reflect on the different like geopolitical and historical and conceptual ideas to do with the how, I guess, virtual simulation like both can reflect like a particular place and also create a different fantasy about it. To był na swój sposób poruszający taki spacer, którego się nie spodziewałem. Ze względu na odwrócenie perspektyw, to jak nas widzi świat trwalszy od naszego gatunku. Amazing unknown science within plants, how they've developed, how they've evolved, that it's very easy to conclude that there is a wisdom from which we as humans could learn if we took the time to prepare our own senses to sit and appreciate what there is that we do not yet understand. I want my audience to sort of get into a hypnotic state, to be able to really immerse themselves in sound and image, and to be able to really focus on the smaller details. Wyobrażałem sobie, że faktycznie my wszyscy na świecie możemy być takimi elektronowymi mózgami, które czerpią impulsy z jakiegoś przedziwnego bębna informacji, że my tak naprawdę nie jesteśmy ludźmi. I to powodowało, że ja zacząłem rozszerzać sobie świadomość, świat, w którym żyjemy, do postrzegania nie tak, jak na co dzień wszystko widzimy, tylko właśnie z punktu widzenia takiego trochę przypuszczenia, że świat może być zupełnie czymś innym niż jest. Myślę, że to jest jakiś, że tak powiem, taka lekcja dobra do życia w naszych czasach, które po prostu ten świat technologii totalnie się przenika ze światem realnym, dlatego no, jest to jakby rodzaj nauczyciela albo takiej warstwy poznawczej.